Czołem ludzie, tutaj Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Colin McRae Dirt. Słuchajcie, jestem właśnie po godzinnej walce z tą grą, po przesiadce na nowy komputer, na nowy system. Miałem cholerne problemy z odpaleniem w ogóle tego tytułu. Nie pomagała reinstalacja, instalacja na innych dyskach. Po prostu wywalało błąd, program przestał działać i nic się nie dało z tym zrobić. Ale od czego mamy wujka Google, no i YouTube'a w ogóle. Tam znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Wystarczyło usunąć jeden plik w folderze z grą, drugi zmienić nazwę, no i gra działa, jak widzicie. Wygląda, już widzę, o niebo lepiej w wysokiej rozdzielczości. Mam nadzieję, że same wyścigi będą też dobrze wyglądały. No dobra, no i przejdźmy już do zawodów właściwych. Jak widzicie, udało mi się ukończyć ten rajd w Niemczech na pierwszym miejscu. Druga sprawa jest taka, że mam grę w połowie po angielsku, to znaczy napisy wszystkie są po angielsku, a mimo to lektor i potem pilot w grze jest po polsku. Także jak dla mnie spoko, może to tak być jak jest. Nie przeszkadza mi to w ogóle. Dobra, dzisiaj pojedziemy sobie tutaj ten rajd terenowy USA, dwuodcinkowy i potem podjazd, wydaje mi się, że to znowu będzie podjazd ciężarówką. No ale zobaczymy. Tymczasem przejdźmy do rajdu terenowego w USA, poziom jak zwykle ten średni. Oh my god. To widzę, że już teraz pojadę ciężarówką sobie. I coś tutaj mamy do wyboru, Kamaza i Mana. No niech będzie Kamaz. Nie Kamaz, nie chcę Kamaza. Kamaz jest spoko, ale Man jest lepszy, wydaje mi się. No i jedźmy, zobaczymy. Ach, znowu te takie, to takie wolne jest i tak skacze tak strasznie śmiesznie na tych hopach wszystkich. Nie no, zabawne to jest. To mi się akurat podoba w tej grze. Jebud mu. Patrzcie, jaka wąska droga, a tu się muszą sześć takich pojazdów się ściga. Coś mi tutaj komentator, boże, pilot mówi, ale ja go w ogóle nie słyszę. W każdym razie jedzie przed nami DHL, pewnie musi jakąś ważną paczkę dostarczyć. Tylko DHL jest, kurde, żółty, nie ten, nie niebieski. Dobra, spadaj. Jebud. Kurde, jest tu nitro jakieś, bo coś puchnę pod tą górkę. Niby wysoki moment obrotowy, ale coś cienko. A, tniemy zakręt, tniemy zakręt. Jaaaj, walczymy o drugą pozycję z Kamazem. To jest chyba Kamaz, tak mi się wydaje. Ktoś nam tam już uciekł. To jest na pierwszym miejscu chyba Man jedzie. A ja muszę uważać, bo tu jest jedno okrążenie tylko. O kurwa! No nie wierzę, co się stało. Auto przeze mnie przenika. No ale beka. Dobra, drugie miejsce mam. Co się dzieje w ogóle? Taki kamyczek zatrzymał wielką ciężarówkę. Okej, no już teraz na pewno tego nie wygramy, bo jest tylko jedno okrążenie. Ten czerwony Man nam dosyć daleko uciekł. O kurde, już go prawie nie widać. Nie no, widać, przesadziłem. Ale kurde, to przecież jadę. Czemu oni mnie wszyscy tutaj chcą wyprzedzać? Przecież no jadę szybko, no. Szybciej nie mogę, mam gaz oddaję wciśnięty. Jezu, nie wierzę, że ludzie się naprawdę tym ścigają. Aaaa, to jest kurde ostry zakręt! No jedźże! O, wyprzedzili mnie wszyscy już prawie, dobra. Czwarta pozycja. A już to nie skręca w ogóle prawie, kurde. Przez tą wywrotkę się uszkodziłem i... Aj, wszyscy mnie wyprzedzają. Wszyscy mnie biją, wszyscy mnie wyprzedzają. Jestem ostatni, przedostatni.
Nie, no porażka jakaś. Nie no, ale mogę powiedzieć, że ten odcinek rozpoczął się z pierdolnięciem. Prawda? Wolałbym, żeby trochę innym się rozpoczął, no ale... jedź. Skręcaj. Hamuj. Jedź. I cóż ja mam powiedzieć? Jadę sobie, skaczę sobie, będę ostatni. Już nie ma... Nie, przedostatni, przepraszam. No chyba, że... Chyba, że mnie jeszcze tutaj ktoś wyprzedzi. Ręczny! Dobra, bez przesady z ręcznym. Myślę, że mam taką prędkość, że nie potrzebuję tutaj ręcznego. No i piąta pozycja, niestety. Świetna jazda, doskonały wynik. No nie wierzę. No faktycznie, doskonały wynik. Pobiłem swój rekord życiowy. Nawet nie pobiłem swojego rekordu życiowego. No co to za świetny wynik. Dobra. Jedziemy drugi odcinek. Zdobyłem 4 punkty. Ten czerwony man, kurde, uciekł tak daleko. No już raczej bez szans na wygraną, nawet jeżeli uszkodzenia sobie na... Co ja mam wszystko ten naprawione, to co ja mam sobie uszkodzić? Nie, no myślałem, że będę mógł jakieś te tutaj. Nie, no w tych opcjach to ja się nie będę bawić. Opuść to, tak, tak. Nie, no idziemy dalej na ten drugi odcinek. Mam nadzieję, że tym razem żaden kamień mnie nie zatrzyma. No ładne, ładne autko, ładne, tylko mogłoby szybciej jeździć i mogłoby być bardziej zwrotne. Tym razem postaram się, nie wiem, jakoś może nie przepychać za bardzo z nimi, tylko gdzieś tutaj boczkiem sobie przejechać. No tak, ale już się wdaję w przepychanki z tutaj, z tym czerwonym manem. Okej, ale udało się wyjechać na pierwszą pozycję. No i warto byłoby dojechać na tej pierwszej pozycji. Co prawda tych zawodów już raczej nie wygram, bo ten czerwony man musiałby albo nie ukończyć tego, albo musiałby... musiałby przyjechać ostatni chyba. Wtedy miałbym jeszcze szansę teoretycznie na zwycięstwo w tych zawodach. No ale raczej to nie nastąpi. Szkoda, że nie ma tutaj kamery do tyłu, bo nie wiem, kto za mną jedzie w ogóle. Ale jedzie z tego po nazwisku, widzę, że jedzie za mną ten czerwony man. Tak więc, no, tak jak mówiłem, nie mam najmniejszych szans na zwycięstwo w tych zawodach. Nie, no śmieszne te pojazdy są. Jedź. Jeszcze tu takie hopki malutkie są i on skacze, no, jak królik jakiś, no. Jedziesz, jedziesz, z górki się rozpędzisz do stówy. Strasznie wyboista droga. Ten... Uwaga, szczyt! Jezu, faktycznie ten szczyt tu niebezpieczny był. Spadaj, ja jadę pierwszy, nie wolno ci jechać pierwszym. Kurde, będziesz mi tu wyprzedzać mnie. Do dupy, ja jadę pierwszy. Niebiescy mają pierwszeństwo. Ale bym nie zahaczył teraz, frajer. Jak on by mnie zahaczył, to ja bym go też zahaczył potem. Hoppa i szczyt, tu są cały czas hopie hopy. Już mi się w głowie kręci od tego skakania. 80, prawy 3. Daleko jeszcze do mety? Kurde, bo już chcę to skończyć. 60. Jedź! Bo jeszcze tego nie wygramy nawet. Przynajmniej ten jeden odcinek wygrajmy. Pokażmy, że nie jesteśmy nubami. Że potrafimy jeździć. Aczkolwiek kamienie są groźne, no wiadomo, nie? Ale nie spodziewałem się, że aż tak groźne. Uwaga, uwaga, bo teraz ciasny, ostry zakręt. A tu wąską, jaka tu była skarpa duża, jee. Dobra, ścinamy zakręty.
Jedziemy na... I teraz taka hopa tutaj przy starcie jest, patrzcie. To było spierdolnięciem. Miejsce na podium, może być. No może być, ale wolałbym to wygrać mimo wszystko, tak? Drugie miejsce w evencie, no proszę bardzo, patrzcie jaki... No to chcąc nie chcąc, wynik całkiem niezły. Patrząc na ten pierwszy odcinek, no to wynik naprawdę jest niezły. No tutaj 10 punkcików, udało mi się wyprzedzić go. No i jednym punkcikiem przed trzecim miejscem. No słowem, mam drugie miejsce. 4 punkty zabrakło, żeby zdobyć pierwsze miejsce, no ale no bez szans właściwie byłem, żeby tu wygrać. Ładna jazda, pewne drugie miejsce. No pewne. Bez szans byłem, żeby tu wygrać po tym, kiedy on, prawda, sobie tam wygrał tamto, a ja byłem piąty. No to tak trochę z dupy, nie? Dobra, to jedziemy teraz. Wydaje mi się, że to znowu będą ciężarówki, ale tym razem będzie to podjazd. I tak, zgadza się, to są ciężarówy. Mamy dwie te ciężarówy. A czy ja tej ciężarówki nie kupowałem już? Aha, nie, bo mnie wtedy nie było stać chyba na nią. A no to teraz sobie kupię, bo mnie stać na nią. Stać mnie, to sobie kupimy. Tutaj, kurde, takiego fajnego tego. No zajebisty jest Simpson. Nie no, teenage'u nie mamy żadnego, no to jedziemy. Jeszcze sobie zwilżę. Gardzioło i jedziemy. Ależ on ma opływowe kształty, ale kurde, kopa ma niesamowitego. Aż się boję na którymś zakręcie tutaj wyrżnąć w coś, bo jak pierdyknę to ino roz. No ale zwrotności to on do cholery nie ma w ogóle. Jasne, jedź tam Ryuk po krzakach. Matko, ale bym się przejechał taką maszyną. Kurde, taka moc silnika. Takie przyspieszenie i do tego on jest taki wielki. Dobra, ponad 1,5 sekundy mam, że tak powiem, przewagi na tym pierwszym odcinku. No i zakręcać tym to lepiej... lepiej nie zakręcać tym. No chyba, że musimy, bo zakręt jest na drodze, ale tak dziury wymijać to nie, on przelatuje nad dziurami, bo patrzcie jak go zaczyna lekko... Ojej, musiałem tutaj opanować to, bo... Lekki zakręt, tylko lekko skręca się kierownicę i od razu on pływa po całym samochodzie. Zastanawiałem się, co to za dźwięk był, a to pies ziewał za mną. A wcześniej telefon, oczywiście telefon to jest chyba taki nieodłączny mój towarzysz podczas nagrywań, po prostu potem jak obrabiam te filmiki, to tylko słyszę co chwilę ten dźwięk. Jak tak siedzę w słuchawkach, to tego nie słyszę, ale potem jak obrabiam, to słyszę, że no mnóstwo takich nagrań mam, na których jest słychać mój telefon. Stój! Jebut. Coś uszkodziłem. Chyba turbo sprężarkę uszkodziłem. No życie. Ale mam jeszcze, kurde, 4 sekundy prawie. Psie cicho być. 4 sekundy mam jeszcze przewagi, a tu się coraz to stromiej robi. Boże, jak tu wąsko. Co wy se myślicie? Matko, jakie tu kręte podjazdy są. No wy chyba żartujecie, że ja mam tym czymś tak skręcać ostro. No ale słuchajcie, ten spoiler z tyłu po prostu prawie jak w Formule 1 wygląda. No nie żartujcie sobie, że tu tak... Jocie. Dobra, ale... Coś mi się wydaje, że... Zwiększyłem jeszcze swoją przewagę, no i to do 7 sekund, czyli całkiem nieźle mi poszło tutaj na tych zawijasach. Jasne, jedź po... No nie gadaj, że... Jezu, jak mnie te reklamy tutaj denerwują.
Ja sobie zdaję sprawę, że taka reklama jest, no trochę waży jednak, ale kurde, rozumiem, żeby Fiata Punto powstrzymała taka reklama, ale takie ogromne coś z taką mocą silnika, żeby taka reklama zatrzymała na skalę, no bez przesady, tak? Bez przesady. Uwaga, skała? No, kurde. Jakbym kolejną skałę zahaczył, to byłoby śmiesznie. Dobra, straciłem 2 sekundy przez tą cholerną reklamę, która mnie tam zatrzymała na chwilę. No, ale już powolutku zbliżamy się do mety. Myślę, że zwycięstwo mam w kieszeni. Kurde, grafika w tej grze, to już wspominałem nieraz, wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie, ale tak tutaj w obrębie trasy, bo jak tak spojrzę teraz na to zbocze, które jest po prawej stronie, no nie wygląda to ciekawie. Piesły, cicho byćcie. Tam, siedzieć cicho sobie. Nie miauczyć mi tutaj. I nie wchodzić mi tutaj. Kurde, piesły. Same przeszkadzajki. Tu telefon, tu kurde. Piesły. Ech. No jasne, na kolana mi się jeszcze wryj. Ja tutaj ciężki wyścig jadę, kurde. Patrzcie, jakie zawijasy się znowu robią. Na kolana mi się tu będzie pchać. Jakiś jeden z drugim. Cicho. Sio. Dobra, jest meta i 9 sekund prawie przewagi mam nad... Wygrałeś zawody. Kurde, ale śmieszna kierownica. Nie no, fajny samochodzik, fajny, kupiłbym sobie taki. Nie wiem, gdzie bym nim jeździł, ale kupiłbym sobie taki. Do piekarni po bułki bym nim jeździł. No i proszę, rekord osobisty pobity. To chyba pierwszy raz na tej trasie jechałem, no to ciężko byłoby nie pobić tego rekordu osobistego. Pięknie, pierwsze miejsce, patrzcie, same Amerykany i tylko ja. Ja jeden Polak, poczciwy Polak, jechałem sobie w tym wyścigu. W tym rajdzie chyba bardziej. Dobra, i tym sposobem poziom 4 został ukończony. Zostało mi jeszcze do poprawienia tylko tutaj wynik. I tym sposobem poziom 4 ukończony. Rozpoczynamy poziom 5. Poziom 5, tutaj mamy Rallycross na początek, potem rajd terenowy po raz kolejny. Tak, potem jest... Boże, znowu Core Super Budgie. Nienawidzę tego. Już to mówiłem już nieraz o tym. Tutaj rajd klasycznych samochodów. Tutaj znowu podjazd, ale tym razem samochodów z napędem na 4 koła. Tutaj kolejny rajd Hiszpania. Napęd na 4 koła. Co? I znowu Core Budgie, ale tak jakby na asfalcie? No to będzie dziwne. Dziwne to będzie. Zobaczymy. Dobra, ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli się podobał, zostawcie łapkę w górę i komentarz będzie również mile widziany. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć.